Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Tym razem chciałbym wam opowiedzieć o uniwersum, można powiedzieć, innym niż wszystkie. Innym z tego względu, że nie jest to takie typowe uniwersum jak te, które dotąd omawiałem, czyli istniejące głównie w jakiejś książce, filmie, komiksie, ale jest to uniwersum stworzone w grze komputerowej, a konkretnie w Minecrafcie. Jeśli ktoś z was pamięta czasy, gdy na polskim YouTubie kolorowała ta gra, to może kiedyś trafił na kanał o nazwie Drawer Caster, funkcjonujący również pod nazwą DC Studio. Był to kanał minecraftowy, na którym Michał, jego twórca, przez kilka lat przedstawiał widzom przygody Sidleniwca, a później jego syna Miltona. Przygody te osadzone były właśnie w Minecrafcie oraz też później w napisanych przez niego dwóch książkach, Dwa światy Milton żyje i Dwa światy drużyna Miltona. I ja mogę śmiało rzec, nawet po tylu latach, że był to mój ulubiony kanał na polskim YouTubie, a Drawer Caster World, bo tak nazywało się to uniwersum, mogę spokojnie nazwać jedną z bajek mojego dzieciństwa. I jak tak teraz o tym myślę, to mam wrażenie, że jak chodzi o polskiego YouTuba, to był taki moment, w którym nie oglądałem innych kanałów poza Drawer Casterem i tych, z którymi nagrywał. Niestety, jak wiadomo, nic nie trwa wiecznie i też ta opowieść dobiegła końca. Konkretnie w roku 2019, kiedy pojawiła się ostatnia seria w ramach tego uniwersum, nazwana Minecraft Macabra. Właściwie nie do końca ostatnia, ponieważ w zeszłym roku Michał stworzył reboot serii Seed Sam, czyli jednej z pierwszych przygód, jednak jego brać pod uwagę nie będę, ponieważ jest to swego rodzaju alternatywna historia. Wracając jednak do Macabry, to pomimo tego, że była ona świetna, głównie ze względu na bardzo duże dopracowanie oraz nietypowy jak na Drawer Caster World klimat, to jednak nie jest to satysfakcjonujące zakończenie tej historii. Pomimo, że cała seria trzyma wysoki poziom, to ostatni odcinek Macabry, swoją drogą usunięty z YouTube'a, zdecydowanie nie został nakręcony z takim rozmachem jak na finał serii, a zarazem całego uniwersum przystało. Na całe szczęście odcinek kończy się w taki sposób, że bez żadnego problemu można by to pociągnąć dalej. I ja jako wieloletni widz Drawer Caster World uważam, że skoro jest taka możliwość, to ta historia powinna dostać porządne zakończenie, bo na takie jak najbardziej zasługuje. No i właśnie o tym zakończeniu dzisiaj wam opowiem, ponieważ niedawno z moją znajomą Eragoną stworzyliśmy teorię, co się mogło wydarzyć dalej, jak według nas mogłyby się potoczyć dalsze losy uniwersum Drawer Caster World i jak miałaby się ta opowieść zakończyć. Także w takim razie bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. Zacznijmy od krótkiego przypomnienia serii Minecraft Macabra, bo jest ona punktem wyjścia naszej teorii. W tej serii Milton musiał stanąć do walki z niejakim Lordem Sarem, jego wrogiem, z którym wcześniej zmierzył się na kartach książek, a później potyczka przeniosła się do kwadratowego świata. Po wielu różnych trudach, na które niewiec natrafił w trakcie trwania przygody, pod koniec serii, we wspomnianym przeze mnie usuniętym ostatnim odcinku, stoczył pojedynek z potężnym potworem zombie Vladem, wysłanym przez Lorda Sara. Wyszedł z niego na szczęście zwycięsko, ale była to walka okupiona wieloma stratami. Milton utknął w swoim świecie, który za sprawą działań jego antagonisty był zniszczony, a oprócz tego wszyscy jego przyjaciele uciekli daleko stąd i nie sposób było się do nich dostać. Jak sami widzicie, Macabra zakończyła się bardzo mrocznie. I tak jak już wspomniałem wcześniej, cała seria była utrzymana w takim klimacie, nietypowym jak na to, co było wcześniej prezentowane. No i właśnie z tego powodu można śmiało rzec, że Macabra jako część Drawer Caster World jest aż za mroczna, żeby była prawdziwa. Stąd właśnie powstała nasza teoria mówiąca o tym, że cała akcja Macabry była tylko koszmarem Miltona, gdyż styl tej serii oraz wydarzenia w niej przedstawione sprawiają, że na taki koszmar nadaje się wręcz idealnie. Jednakże czy jest to w ogóle możliwe? Uznaliśmy za Eragoną, że tak i nawet udało nam się znaleźć kilka przykładów na poparcie tej teorii. Po pierwsze, nie ma Gabrysia, Sidneya i Gaskina, trójki postaci, która była bardzo ważna w drugiej książce Dwóch Światów, a mimo to w Macabrze w ogóle się nie pojawiają, a jedynie są wspomniani. Mało tego, Milton na misji ratowania swojej dziewczyny Ori, porwanej przez Lorda Sara, jest zupełnie sam i do tego w pierwszym odcinku Macabry padły z jego ust takie słowa. Gadałem z tatą, z Gabrysiem i tak generalnie ustaliliśmy misję ratunkową. Gdzie jest to zaprzeczenie epilogu drużyny Miltona, w którym możemy przeczytać takie słowa. Leniwy łódź postanowił ją ratować i mimo, że wszyscy próbowali wybić mu z głowy dalsze podróżowanie, upał się i zaczął przygotowywać nową eskapadę. Czy Milton zatem w pierwszym odcinku nas ukłamał i uciekł? Jest na to jakaś szansa, jednak ciężko uwierzyć w to, że jego ojciec by go tak po prostu zostawił i nie zamierzał przerwać jego misji. Zwłaszcza, że w książce stary Leniwiec był wściekły na doktora Gaskina, że ten pozwolił Miltonowi opuścić kwadratowy świat i w zemście uderzył go patelnią, co pokazuje, że na pewno poczyniłby jakieś kroki, żeby zapewnić synowi większe bezpieczeństwo. Po drugie, w Macabrze pojawia się wódz przypału, wódz wioski na latających wyspach, który do złudzenia przypomina nam znanego mieszkańca mostu, czyli Żura. Kilkukrotnie słyszymy, że wódz to niby kuzyn lub po prostu rodzina Żura, jednak naszym zdaniem są oni zbyt podobni do siebie, a dodatkowe podejrzenia wzbudza fakt, że wódz wielokrotnie na przestrzeni serii zmieniał swoje zdanie, czemu wygląda jak stała postać DW. I propozycja na rozwiązanie tego jest taka, że najprawdopodobniej umysł Miltona stworzył postać, która przypomina już znaną mu osobę, albo taką, której słyszał, a taka rzecz w snach zdarza się naprawdę często. I podobnie można powiedzieć o punkcie trzecim, czyli o tym, że Sar wskrzesił wszystkich znanych wrogów Sida. Wiemy, że Milton i jego kompanii mieli stanąć do walki z czterema starymi wrogami. Nataszą, Mob Zero, Sido Vladem lub Zombie Vladem w zależności od odcinka inaczej był nazywany i Bazyliszkiem, gdzie ten ostatni finalnie się nie pojawił. I we wszystkich tych walkach Milton sobie nie radził lub odniósł poważne straty, a walka z Zombie Vladem, o której już wam wspomniałem na początku odcinka, była dla niego z góry przegrana, bo z jego planety został tylko popiół i sadza. Eragona zasugerowała, że to całe wskrzeszenie wrogów może być symbolem tego, że Milton czuje, że nie może być taki jak swój ojciec i odczuwa presję, żeby osiągnąć tyle co kiedyś on. Takie myśli widzieli
widzieliśmy u niego również wcześniej. Przykładem na to jest seria Sithwens 2, kiedy Milton był jeszcze dzieckiem i przegrał pojedynek magiczny w Hogwarcie. Jednak możliwe, że nadal to czuje, ukrywając to przed przyjaciółmi oraz nami widzami, a skoro nadal to w nim siedzi, to musiało to znaleźć jakieś ujście, na przykład właśnie w postaci snu. Po czwarte, mamy w Makabrze pewien błąd fabularny, choć bardziej można to nazwać niedociągnięciem. W dwóch światach po raz pierwszy zostaje nam przedstawiony proszek Miko, magiczny surowiec, który wytwarzał energię elektryczną oraz służył do teleportacji na dalekiej odległości, a nawet przy odpowiedniej ilości teleportacji między wymiarami. Słyszymy wtedy, że można go znaleźć w kopalniach w większości światów. Sam Sidney mówił, że w młodości znalazł przypadkiem kilka garści proszku Miko, ale w książce nie mamy żadnej wzmianki o stworzeniach, które miałby tworzyć ten surowiec, tak jak było to ukazane w Makabrze, gdzie wódz przypału, Okoiko i Homer udali się na poszukiwania proszku i stoczyli walkę z wielkim robalem. Zatem nie możemy jasno stwierdzić, czy proszek Miko był po prostu wydobywany z rudy, czy wytwarzany w sposób naturalny, jak na przykład nawóz. Dobra, a jaki ma to związek z naszą teorią? Taki, że mogło być tak, że po prostu umysł Miltona dodał swoją interpretację powstawania proszku Miko, a jak już mówię, nie możemy tego jasno stwierdzić. Jako piąty punkt, rzecz, która nas najbardziej zdziwiła, czyli to, czemu Oa pozostała tak długo w Minecrafcie po tym, jak Homer ją ratował. Konkretnie w 10 odcinku przyjaciel Miltona wydostał dziewczynę z niewoli, a ona zamiast wrócić od razu do domu, została na kolejne 10 odcinków w kwartowym świecie. I okej, jesteśmy w stanie zrozumieć, że Milton z Oą chcieli poczekać, aż Homer wróci, bo nie udało mu się wskoczyć do portalu na czas i trochę minęło, zanim znalazł drogę powrotną. Jednak w momencie, kiedy nasza żaba powraca, jakoś nikt z bohaterów, a zwłaszcza sam Milton, nie spieszyli się z tym, żeby wysłać dziewczynę do naszego świata. Mimo tego, że to on najbardziej chciał, żeby Oa wróciła do domu cała. A gorzej to wygląda, jeżeli dodamy fakt, że na Ziemi czas płynie 72 razy wolniej niż w Minecrafcie, a to mogło mieć duży wpływ na zdrowie i życie Oi, tak samo jak na Miltona, który na Ziemi starzał się znacznie szybciej, więc jej sytuacja była bardzo poważna i niebezpieczna i nie powinno się z nią zwlekać. Dlatego tym bardziej dziwne jest to, że Milton odesłał ją dopiero po rozmowie z wodzem, który tak w największym skrócie skrzyczał gorzej z nieodpowiedzialny. Jednakże wytłumaczenie tego jest bardzo proste. Milton bał się bardzo samotności, co pokazuje ostatni odcinek Makaby. I tak jak z tym poczuciem bycia gorszym od Sida, o którym mówiłem wcześniej, że o ile na zewnątrz umiał to ukrywać, o tyle przed samym sobą już nie, to dokładnie to samo było z poczuciem samotności. I w śnie nie chciał doprowadzić do tego, żeby Oa wróciła do domu, no bo w efekcie zostałby sam. I na koniec rzecz, która zabrzmi trochę dziwnie, ale jest to jak najbardziej prawdopodobne. Mianowicie przed walką z zombie Vladem, gdy Milton żegnał się ze swoimi przyjaciółmi, zdradził im tajemnicę na temat Roda Sara. Okazało się, że to Michał stworzył jego antagonistę, który był postacią z gry Baldur's Gate imieniu Sarevok, lecz później go porzucił i właśnie stąd motywacją Sara była zemsta na ludziach za to, że jego twórca nadał mu życie, uczynił z niego potwora, jak to o sobie mówił, a koniec końców skazał go na samotność, która, jak to powiedział Sar, jest więzieniem gorszym niż jakakolwiek choroba. I teraz zadajemy sobie pytanie, skąd Milton miałby o tym wiedzieć? Najprościej możemy uznać, że Sid mu o tym powiedział. Jednak to pociąga za sobą pytanie, skąd miałby wiedzieć o tym Sid? A jedynym sposobem, żeby to wiedział, jest informacja od Michała. Ale według tego, co możemy wywnioskować z książek i z Makaby, Michał nie kontaktował się z nikim z kwartego świata w czasie tych wydarzeń, bo w przeciwnym razie wiedziałby o tym, że Milton jest na Ziemi i w zależności od momentu to albo próbowałby go odnaleźć, co nie miało miejsca, albo powiedziałby to tuż po powrocie leniwego ludzia do Minecrafta, a to mogłoby wpłynąć na kształt całej misji ratunkowej. Wobec tego mieliśmy sobie taką myśl. Tak jak powiedziałem wcześniej, trochę dziwną, a jakkolwiek prawdopodobną. Mianowicie, że Milton mógł w trakcie śpiączki doznać wizji przyszłości, w której Michał powiedział mu o tym osobiście i dlatego miał możliwość w trakcie Makaby podzielić się tą wiadomością z przyjaciółmi. No dobrze, więc skoro wiemy, że Makaba mogłaby być tylko sennym koszmarem Miltona oraz że jest jakaś szansa na to, że ta teoria miałaby mieć sens, to co właściwie mogłoby się wydarzyć dalej, gdy Milton finalnie się z tego snu obudzi? Przypomnijmy sobie najpierw, jak to było. Pod koniec drugiej książki, gdy Milton próbował uwolnić Orzong Sara, stoczył z nim pojedynek, z którego wyszedł z bardzo poważnymi obrażeniami, a na koniec stracił przytomność. Przyjaciele zabrali go do Minecrafta i obudził się kilka godzin później w swoim łóżku. I według naszej teorii jego stan był na tyle poważny, że wymagał natychmiastowej pomocy. Z tego powodu, nim się ocknął, został zamknięty w zbiorniku, przypominającym na przykład zbiornik z Pacton, Foin. I to właśnie przebywając w tym zbiorniku zaczął go leczyć koszmar zwany Makabę. Zatem rozgrywałaby się ona nie po zakończeniu książki, ale jeszcze w jej trakcie. Natomiast jeżeli chodzi o wydarzenia po książce, to naszym zdaniem byłoby tak, że kilka dni później Milton po pełnym dojściu do siebie postanowił ruszyć na ratunek Oi, mimo tego, że każdy mu tego odradzał i tak właściwie nie wiedział, gdzie musi się udać. I właśnie w tym momencie dr Gaskin zauważył, że ktoś próbuje się skontaktować z jego stacją kosmiczną, a był to nie kto inny jak sam Michał. Zaczęły do niego dochodzić informacje od widzów, że nie wolić udać się do prawdziwego świata i postanowił osobiście sprawdzić, czy to prawda. Milton opowiedział mu wszystko dokładnie, na co Michał zareagował bardzo nerwowo i chwilę zajął pozbieranie własnych myśli. Przy okazji uświadomił mieszkańcom kwartowego świata, jak bardzo niebezpieczne są podróże międzywymiarowe, ponieważ w niekontrolowanych warunkach mogą doprowadzić do zderzenia światów. I gdy władował już swoją wściekłość, postanowił podzielić się ważną informacją i to właśnie wtedy wyjawił sekret o tym, że to on stworzył Sara i to on odpowiada za te wszystkie wydarzenia. Pomimo nieprzyjemnej atmosfery, jaka panowała, nagle Emika, przyjaciółka Oi, podniosła głos i przypomniała wszystkim, że Oi jest w niebezpieczeństwie i trzeba ją ratować. A skoro już wiadomo, z jakiej gry pochodzi Sara, to nasi bohaterowie mają jakikolwiek
jakikolwiek punkt zaczepienia, gdzie mogliby się udać. Jednakże nie mogli zrobić tego od tak, potrzebny był jakiś plan działania. Tutaj wkroczył Sid, który doskonale wiedział, jak taką akcję zaplanować. Najpierw opuścili stację kosmiczną i wrócili na swoją ziemię, żeby zebrać posiłki. Sid nie wykorzystał swoją tajną broń, czyli Mechwona, do skontaktowania się ze starymi przyjaciółmi, a przynajmniej tymi, którzy jeszcze żyli. Na wezwanie odpowiedzieli Homer, Elmo, Julian i Ciastek i bez wahania dołączyli do drużyny. Później dr Gaskin z pomocą odrobiny proszku Miko przywiezionego z ziemi udoskonalił swój portal, dzięki czemu lepiej funkcjonował i ani nie wymagał kombinezonu, ani nie wpływał drastycznie na zdrowie podróżujących. Finalnie drużyna Mitona w powiększonym składzie weszła do portalu i znalazła się w grze Baldur's Gate. Tam musieli zmierzyć się z oddziałami Żelaznego Tronu, organizacji, do której Sam należał. Po zaciętej walce udało mi się odnieść zwycięstwo i dotarli do jego twierdzy. Jednak to jeszcze nie było wszystko, co Sam miał w zanadrzu. Kiedy przyjaciele próbowali uwolnić Orz z lochów, wszyscy poza Mitonem wpadli w pułapkę. Sam obiecał jednak, że nie stanie im się żadna krzywda, pod warunkiem, że Leni Woluć do niego dołączy i razem z nim dopełni zemstę na Michale i całej ludzkości. Miton, nie mając innego wyjścia, zgodził się, ku zaskoczeniu innych. Sam, będąc słownym, pozostawił wszystkich w lochach i udał się ze swoim, można powiedzieć, uczniem szykować się do podróży. W jego twierdzy stał wielki portal, przez który zamierzał razem ze swoją armią udać się na ziemię, a Mitton, nie mając innego wyjścia, podążył za nim. W międzyczasie pozostali próbowali się uwolnić. Finalnie udało im się to dzięki Gabrysiowi, który za pomocą swoich pazurów otworzył drzwi do celi, niczym kot w butach ze Shreka. W ostatniej chwili udało im się wskoczyć do portalu i wszyscy znaleźli się w naszym świecie. Mitton i Sam rozpoczęli poszukiwania Michała. W tym celu Mroczny Lord użył dronów topiących i rozesłał je po całej Warszawie. Tymczasem Michał, do którego dotarła informacja o dziwnych przybyszach, zdał sobie sprawę, że jego życie jest zagrożone i postanowił opuścić stolicę. Niestety mu się to nie udało, ponieważ jeden z dronów go wykrył, gdy ten jechał po autostradzie. Tutaj mówię konkretnie o autostradzie, ponieważ jak sobie wymyślaliśmy, jak to miało wyglądać, to Eragona wyobraziła taki pościg do nas za Michała. Pościg, który zakończył się złapaniem youtubera i sprawdzeniem go przed obliczem Mitona i Sara. Michał był w szoku, gdy zobaczył swoich, można powiedzieć, synów razem i to na ziemi. Próbował z nimi porozmawiać i przekonać Sara, że nie miał wobec niego złych zamiarów i jest mu przykro, że przez niego spotkał go taki los. Jednak nic to nie dawało i Sara już szykował się do zakończenia życia Michała, ale nagle zawiła się drużyna Mitona i rozpoczęła się walka. Co do Mitona, to Gabrysz szybko rzucił mu miecz, ale nie wolić zaatakował Mrocznego Lorda i stanął z powrotem po stronie swoich przyjaciół. I co do przebiegu tej bitwy, to mieliśmy z Saragonu dwa fajne pomysły na to, a że nie mogliśmy wybrać, który jest lepszy, to przedstawię wam oba. Generalnie po jakimś czasie wściekłość Sara, że jego plan nie wypalił, sprawiła, że jego moc wzrosła i jednym ciosem powalił całą drużynę Mitona. I według pomysłu Eragony, Mitton uznał, że nie może być tak, że przez niego jego przyjaciele cierpią, więc postanowił wyzwać Sara na pojedynek. Mroczny Lord się na to zgodził i stanął do walki. Finalnie, choć nie było to proste, leniwy Lord zwyciężył i zabił Sara. Natomiast według mojego pomysłu, Sara od razu ruszył w kierunku Michała, żeby go zabić, a gdy Mitton to zauważył, szybko pobiegł na ratunek i przyjął cios na siebie. A potem Sid, widzący umierającego syna, w zemście rzucił się na Sara i również pozbawił go życia. Później, niezależnie od wyniku bitwy, pozostali musieli się rozdzielić, ponieważ tak jak przewidział Michał, światy zaczęły się do siebie zbliżać i mogło nastąpić zderzenie. Zatem Mitton, jeżeli przeżył, Sidney, Gaskin, Gabrysz i pozostali od razu wrócili do Minecrafta i dzięki temu uniknęli katastrofy. Także tak wygląda nasza teoria, jak mogłyby się potoczyć dalej i zakończyć losy uniwersum do Casty World. Zatem to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej teorii, czy się z nią zgadzacie, czy nie, a może ktoś z was ma swoją propozycję, co mogłoby być dalej. Jeśli tak, to zachęcam, podzielcie się nimi, bardzo chętnie poczytam i coś skomentuję, coś się wypowiem. Po prostu zawsze dyskusja jest w komentarzach, także zapraszam serdecznie. Oraz korzystając z okazji, chciałem was serdecznie zaprosić również do obejrzenia niedawno opublikowanego dokumentu o świecie Dorecasty, stworzonego przez moich znajomych, w którym użyczyłem głosu jako narrator. Ten dokument to takie swoiste streszczenie całej historii Dorecasty World i myślę, że jest warte uwagi zarówno dla widzów, żeby powspominać stare czasy, oraz dla tych, którzy nie mieli styczności z tym światem, żeby chociaż trochę się z nim zapoznać. No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. I jak to powiedział Michał w ostatnim odcinku Makaby, pamiętajcie, będzie dobrze, przecież zawsze było. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa.